pytasz się, co jest i jaka. W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. I jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna, naród, wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Sejmik uczniowski poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ogłaszam za zamknięty. Dniu 3 maja, dniu nam święty, hołd Ci należy nieść. Choć dziś narodu ser wytknięty, pamięci Twojej cześć. W sercach Ci trzeba wznieść ołtarze, za jasny wspomnij kwiat, który rokrocznie niesiesz w darze z minionych dawnych lat. Święto przeszłości, świętem dla nas, bo nas nie spodli wróg. Czcić je będziemy po wieczny czas. Tak nam dopomóż Bóg. Baczność. Jeżeli tutaj domu próg, jeżeli serce stąd pochodzi, na miedach śpi czerwony głód, a chleb powszedni tu się rodzi. Jeżeli źródła biją stąd, by dawać początek mądrej wiśle. I jeśli tu, najbliższy ląd, o którym zawsze będziesz myśleć. Nauczymy się na pamięć tego kraju, litera po literze, dzień po dniu, co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć się nam może tylko tu. W złocistym lipcu czy zielonym maju
od wschodu słońca aż po nocy dzień. Nauczmy się na pamięć tego kraju, jednego na całym świecie, jak własny dzień. Dziękuję bardzo za przygotowanie dzisiejszej Akademii. Dziękuję szczególnie dla trzech osób, którzy zaangażowane były w przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję pani Agnieszce Mojkowskiej, pani Marcie Szewko i panu Markowi Dmorowskiemu. Chciałem też bardzo podziękować za to, że wczoraj pani Bogusia Dmorowska i pani Sylwia Bućko zadbały o to i nasze sztandary szkolne były w kościele. Dziękuję też wam, młodzieży, za to, że widzę nawet na ubiór, że wszyscy jesteśmy świątecznie ubrani. To też świadczy o naszym patriotyzmie, że w takie nasze rocznice narodowe godnie się zachowujemy. Dziękuję też wszystkim za przybycie i zapraszam na krótką lekcję do klas. Dziękuję.